Hej Aliupa, jestem Aldona i dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o miejscach w Szwecji, które uznawane są za niebezpieczne. Na stronie szwedzkiej policji dostępny jest raport, w którym wyszczególnione zostały takie obszary, które są problematyczne z punktu widzenia pracy mundurowych. Miejsca te mają charakteryzować problemy społeczno-ekonomiczne, które to z kolei przekładają się na wzrost przestępczości, a tym samym na bezpieczeństwo jej mieszkańców. Wszystkie te miejsca charakteryzuje też wielokulturowość, czasem również skrajna. Aktualnie w Szwecji znajduje się 61 obszarów wrażliwych, z czego 23 to obszary szczególnie niebezpieczne, 6 z nich jest obszarami podniesionego ryzyka, a 32 to miejsca narażone. Największe skupisko tych stref widzicie teraz na mapie. Są to miejsca w Sztokholmie, Malmö, Göteborgu i ich okolicach. W sumie 28 komun. Pełną listę miast i dzielnic znajdziecie na stronie, a adres znajduje się w opisie filmu. Ja zajmę się Sztokholmem, bo jest to miasto mi najbliższe, znam je najlepiej. Co do innych nie jestem w stanie się wypowiedzieć, także jeżeli macie jakieś doświadczenia, to dajcie znać w komentarzach. Chętnie się dowiem, co macie w tym temacie do powiedzenia. Ja do Sztokholmu przyjeżdżam regularnie od wielu lat. Byłam w wielu tych miejscach, które są zaznaczone na czerwono jako te miejsca, do których nie ma wstępu. I nic mi się nie stało. Raz miałam jedną taką przykrą przygodę. Pamiętam, byliśmy w Husby ze znajomymi. Oni poszli do kolegi, ja poszłam do sklepu, żeby coś sobie kupić i mieliśmy spotkać się przed Iką za chwilę. Ja zrobiłam zakupy, wyszłam, stałam przed tym sklepem 10, 15, 20 minut. Oni się nie pojawiali, coś mi się tam przedłużyło. Stałam tam sama i byłam ubrana dokładnie w tą bluzę, dlatego nie bez przyczyny ją założyłam dzisiaj. Pamiętam, że wtedy był Ramadan. I w tej swojej różowej bluzie dosyć wyraźnie odznaczałam się na tle tych wszystkich kobiet, które chodziły ubrane w hijaby i czadory. I przyciągałam uwagę, bo widziałam to, że ludzie na mnie spoglądali, ale się tym zupełnie nie przejmowałam. Po chwili kilku takich młodych chłopaczków zaczęło do mnie coś mówić. To był prawdopodobnie arabski. Nie wiem dokładnie. Zaczęli coś do mnie mówić, ja udawałam, że ich nie rozumiem, coś tam sobie klikałam w telefonie, żeby tylko na nich nie zwracać uwagi. A jednak oni po chwili do mnie podeszli i jeden z nich podszedł do mnie tak blisko, że poczułam jego oddech na swojej twarzy. Do dzisiaj to jest dla mnie bardzo kiepskie wspomnienie. Myślałam po prostu, że się posikam w gacie. Ale to było raz. To był raz jedyny, kiedy coś takiego mi się przytrafiło. Ja bardzo dobrze znam dzielnicę, która nazywa się Tiensta. Ona też jest wpisana jako miejsce, do którego nie ma wstępu. Jednak przyjeżdżam tam regularnie, pomieszkuję, nocuję, wracam w nocy, robię zakupy i nigdy nic mi się nie przytrafiło, nigdy nikt mnie nawet nie zaczepił. Nigdy nie poczułam się tam niebezpiecznie. Także widzicie, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, a niewiedza rodzi właśnie strach i takie teorie spiskowe. Co nie zmienia faktu, że do miejsc, o których Wam będę teraz opowiadać, nie zabrałabym dziecka na spacer. To nie są miejsca bezpieczne, bo gdyby takie były, to ze strachu bym nie nagrała za pierwszym razem samego chodnika. Albo nie poprosiłabym dwóch kolegów, żeby poszli ze mną tam na spacer, bo się bałam iść sama. To nie jest
tak, że w Sztokholmie codziennie płoną samochody i wybuchają granaty. To też nie jest tak, że jak pójdziesz tam do sklepu zrobić zakupy, to stracisz zęby. Tylko nie zrozum mnie źle, ten materiał nie ma na celu zachęcenia cię do tego, żebyś poszedł sobie na spacer po takiej dzielnicy. Doskonale pamiętam to uczucie, kiedy po raz pierwszy przejeżdżałam przez Rinkeby samochodem. Jechaliśmy wtedy do supermarketu, który znajduje się na obrzeżach Rinkeby i przejeżdżaliśmy główną ulicą. I ja nosa nie mogłam odkleić od szyby, taka byłam ciekawa, co tam zobaczę. Część z Was pewnie będzie zawiedziona tym, co powiem. Ale nie było tam flag ISIS wiszących z okien. Nie było tam płonących samochodów i zamieszek. To jest po prostu normalna dzielnica. Fakt, to jest dzielnica wielokulturowa, bo 91% mieszkańców Rinkeby to są obcokrajowcy. Bo mieszka tam też wielu Polaków. I na pewno dowiecie się o tym w komentarzach. Taki właśnie jest cel tego materiału. Ja nie chciałam Wam pokazać żadnych sensacji. Ja chciałam Wam pokazać, jak Rinkeby naprawdę wygląda. W sensie, jak wygląda ta dzielnica, bo Rinkeby w mojej opinii jest naprawdę pięknym miejscem. To jest dzielnica, która jest w całości wybudowana na wzgórzach, takich kamienistych wzgórzach. I pośród tych kamieni są place zabaw, boiska, pięknie odnowione elewacje domów, także tam jest naprawdę ładnie. Mogłabym tam mieszkać, gdyby te kilka ale, o których wcale nie chcę mówić. Kiedy wróciłam po pierwszym spacerze po Rinkeby z kamerą, kiedy wróciłam do domu i zobaczyłam ten materiał i zobaczyłam tylko chodnik, który nagrałam, to byłam załamana, bo następnego dnia wracałam już do domu, do Warszawy i mój przyjaciel serdeczny Adaś, któremu bardzo dziękuję za pomoc w stworzeniu tego materiału, bo bez niego nie powstałoby ani jedno ujęcie, powiedział, że wybierze się na pizzę, sfilmuje sobie taką scenkę rodzajową, jak wcina pizzę, tylko że wybrał się tam wieczorem, kiedy już było ciemno. I atmosfera była tam tak gęsta, że nawet nie wyjął telefonu. Z kolei następnego dnia poszedł w ciągu dnia na spacer. Jak widzicie po tym materiale, filmował normalnie z kamerą uniesioną przed twarzą. Filmował wszystko, co mija na swojej drodze. I wiecie, co jest najlepsze? Najlepsze jest to, że nikt na niego nie zwrócił uwagi. Nikt się kompletnie nie przejmował tym, że jest nagrywany. Ja mam szczerą nadzieję, że to miejsce naprawdę nie jest wylęgarnią terrorystów, o czym tak się głośno pisze. Mam też nadzieję, że to, co się wydarzyło na Drottning Gatan w tym roku, się już nie powtórzy nigdy więcej. Bo takie rzeczy nie powinny mieć miejsca i my nie powinniśmy dać się zastraszyć. Na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeżeli Wam się podobał, to zostawcie lajka. Najlepiej, jeżeli zasubskrybujecie kanał, to nie przegapicie następnych odcinków. Ponadto niedługo zamierzamy jeszcze Wam pokazać bez mojego komentarza, już po prostu przejście po tej dzielnicy, czyli taki film pokazujący wszystko, to czego nie było tutaj u nas w tym odcinku.
Tummen up. Hej då.